to jak wygląda nasza chata, zobaczcie, taki bungalow wynajęliśmy. Koszt za ten bungalow to jest 700 zł łącznie, bo zapłaciliśmy 600 zł i tutaj na miejscu trzeba było przyjechać i się płaci taki podatek 30 euro, nie? Znaczy podatek 30 euro za 3 osoby. Za 3 osoby, tak. Zobaczcie, jak to wygląda. No, trochę żałujemy teraz, że nie wzięliśmy z kuchnią. No, no bo trochę jest tak mało miejsca, jeżeli chodzi o jedzenie. Tak, taka jest szafa, macie. Safe jest, w którym można sobie schować jakieś tam rzeczy. Tutaj zostawić. Można sobie zjeść coś, bo tu jest taki blat z dwoma siedzeniami. Mhm. Tutaj, no tutaj nasze łóżeczko. Jest cieplutko, bo jest klima, zobaczcie, nowiutka tutaj, nie? LG-ka, więc spokojnie daje radę. Daje, no. Nowiutka. Tu macie zlew. Taki tam, o, coś można zawsze ogarnąć. Raczej to jest opcja moim zdaniem dla ludzi, którzy się będą stołować na mieście, chociaż my tu jemy śniadanie i kolację i tam dajemy radę sobie jakoś, wiadomo, nie? Prysznic jest duży, spokojnie dwie osoby się zmieszczą. Naprawdę jest spory. No, prysznic spoko, no. W cenie co dostajecie? No dostajecie dwa razy prześcieradło takie, jednym można się nakryć, drugim tam. No. Aha, bo nie powiedzieliśmy za ile zapłaciliśmy. Za 5 nocy, nie? Tak, za 5 nocy. Jesteśmy na 5 nocy i to jest taka cena. Tutaj jest... Czyli 700 ogólnie wyszło. Tak. Tutaj, o, musieliśmy tu... Kiboraza. No. A tu mamy kuchnię jeszcze, znaczy lodówkę. Znaczy mamy lodówkę, no otworzyliśmy okno, jest tak chłodno dosyć, to... To tutaj sobie możemy właśnie odłożyć jakieś tam mleko, postawić. No, tutaj jest jeszcze jedno łóżko, bo Boro tutaj śpi. No, co chciałem powiedzieć? Jeszcze chciałem powiedzieć o tym, że Wi-Fi nie działa. Wi-Fi nie działa w bungalowach. Działa. Okazało się, że znajoma Moni tutaj też stacjonowali na tym kempingu i napisała Moni, że nie działa właśnie Wi-Fi w bungalowach, a w restauracji działa. My nie korzystamy z tej restauracji, chyba nie będziemy, chociaż kto wie, zobaczymy. I ogólnie spoko, no jest taki standardzik IKEA-owski, nie? Nie, jest naprawdę w porządku, czyste. Tylko brakuje nam takich pewnych rzeczy, na przykład jak zmiotka. Właśnie, coś. O, nie ma zmiotki, nie? Chociaż tu w markecie pewnie dlatego mają zmioteczki takie małe, z taką szufeleczką, no, tam po euro. Kempingowe. Euro 80 chyba, nie? A w ogóle ten market, który jest właśnie pod kempingiem, no, po drugiej stronie kempingu tam wrzucimy, bo wczoraj chodziliśmy, nagrywaliśmy trochę. Ceny są spoko, bo ceny kupiliśmy... tak jak w Polsce. Tak. Kupiliśmy, co my tam wczoraj kupiliśmy? Dwa mleka, paprykę, szynka, banany, cytryny bio, no, tam różne takie... mozzarelle, pomidorki, napoje, to kupiliśmy dwie duże kole, dwie wody. Ten, no za to zapłaciliśmy 33 euro. No to niedużo, naprawdę. Naprawdę jak... spoko, ceny idzie ogarnąć. I to tak naprawdę za co? No będziemy musieli mleczko dokupić i na cały wyjazd. A płatki jeszcze kupiliśmy. No, takie na śniadanko, na kolację rzeczy, nie? Jednorazowe naczynia jakieś tam, nie? No, dokładnie. A teraz lecimy w miasto. No i zaraz tu jeszcze nagramy trochę. O, kotek przyszedł nawet. Nagramy ten. O, Boro już się... O, Boro już. A. Zobacz, patrz, idzie. Nie boi się. Dobra. No, nagramy z zewnątrz. Siema.